Cześć, witam Was serdecznie, Retro Szkulta Was się kłania. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku, w którym to postanowiłem uruchomić Commodore 128 wersji DCR i wspomnieć sobie wspólnie z Wami taki oto tytuł: Acid Runner, gra wydana przez studio Laboratorium Komputerowe Avalon w 1993 roku. No, jest to typowo gra zręcznościowo-logiczna. No, można powiedzieć, jeśli ktoś z Was grał w Lode Runner, no to jest de facto ta sama gra, można powiedzieć, nieco zmodyfikowana. Także co, spróbujmy sobie już ją uruchomić. Tak, 93 rok, powiedziałem, LK Avalon, 92 rok Inflection, tak, Software. No jeszcze nie powiedziałem, gra autorstwa, zaraz pomogę się tutaj ściągą. Marka Augustyna, muzyka z kolei skomponowana Marek Wyszyński. No i dobra, to co? Ja postanowiłem sobie grę nieco wcześniej wczytać, bowiem loader jest dosyć prymitywny, by nie powiedzieć ubogi. Także przejdźmy już do samej rozgrywki. Press Fire to start, to czynię oczywiście. Gra... Dobra, get ready, level 1, no i działamy. Tak. O, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Ale miałem fuksa. Dobra, jeszcze teraz z lewej strony mi zostało. O. Dobra, koniec. Jaki gościu ze mnie? Udało się, dobra. Drugi poziom. Zobaczymy, co teraz tutaj będzie. Ja cię kręcę, gdzie jestem, na dole. O Boże, ledwo widzę. Oczo, nie powiem co. A, tu jest długości, dobra. Dobra, źle to zrobiłem. Ajajaj, ale straszny ten kolor. Jasny gwint. Prawie nic nie widać. Mi się uda, czy nie uda mi się? Dobra. Spadłem, notabene. Dobra, no niech tak będzie. Pyk. Dobra, załatwimy sobie teraz tą stronę. Pyk. Teoretycznie jest to do przejścia. Aha, bo tutaj są te ciężkie do zobaczenia. Nie wiem, co to są, pioruny czy co? Lasery chyba. Dobra, teraz by trzeba było... Jaki gościu ze mnie. Ciężko się tutaj to widzi, tą białą postać na tle tego żółtego tła. Kurczę, no ale przynajmniej by się przydało jeszcze zaliczyć ten drugi poziom. Dobra, tu zaś goście idą. Można by było ich wpuścić tutaj na dół. Dobra. A ten tutaj biegnie. Kurczę, blaszko. No, czemu do góry nie szedł? Tego to ja nie rozumiem. Ale dobra. Teraz idzie do góry. Tak. Dobra. Dobra.
raz by to było. Jasny gwint. No co za... Czekajcie, bo tu jest też na czas. No. Nie celuję. Koniec gry. Niezłe jajca. Dobra, do 3 razy sztuki. Do 3 razy sztuka. Ej, że to zrobiłem troszkę. Ale dobra. Tak też może się uda. Aha, czekaj. Chodźcie tu. Dobra. Pozbierałem wszystkie sztabki złota i nie udało mi się dojść do końca. Aha, bo oni się tutaj zrespawnili. No, to teraz niezłe kredki są. Co za... Nęda. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Teraz znowu ten laser, który ledwo widać. Aha, we dwójkę tak, co? Jakie nubki. Druga strona. Dobra. Teraz. Jest, udało się. Jasny gwint. Trzeci poziom. Ojejku. Aha, zapomniałem o tym laserze. Dobra, trzeci poziom jeszcze raz. Nie wiem, ile ja mam żyć. Gdzieś tutaj będzie chyba pisało. Tak. Tak, czyli sobie tutaj załatwimy gościa. Nie gościa, tylko klejnociki. Tu jest dziura, tak? A nie. Tu jest dziura, dobra. Coś jest? Nie, nie ma. Tu jest taki mały. Okej, okej. Teraz gdzie my musimy iść? Co się stanie, jak pójdziemy tutaj? Pewnie nic. A nie, dobra. Dobra, teraz by trzeba było tutaj przechytrzyć. Bo ja rozumiem, że na tej dolnej podłodze osadce nie można nic zrobić. Chyba nic. A, tu nie można zrobić. Nie można. Nie można. Dobra. A tu jeszcze mam do wzięcia jeden. Dobra. Czyli trzeba stąd generalnie wyjść. Bo ja tutaj nie potrafię zrobić dziury w podłodze. No to dobra, to idziemy. To idziemy do góry. No i co? Aha, dobra, dobra, dobra. Niech ten drugi też tu przybiegnie, dobra, okej, okej. Ja! Prawie! Ile ja mam żyć? Bo cały czas gram i gram. Dobra, idziemy dalej. Pyk, pyk. Dobra. Tak. Aha, tam w górze zostawiłem. Dobra, muszę jeszcze raz wrócić. Jeszcze raz muszę wrócić. Dobra. I tutaj jest jeden. Ajajaj. Tak, jeszcze tutaj poniżej.
Aha, tu się nie da zejść. Dobra, w porządku. Czyli znowu muszę iść naokoło. Tak by z tego wynikało. Tak, i tutaj do góry. Nie, tak też nie. Jak ja mam tam wejść? Ho, ho, ho. Poczekajcie, bo się zamotałem. Jak ja tam mam wejść? Na górę. Tu nie wejdę. Tu nie wejdę. I tutaj też nie wejdę. To bez sensu. Dobra. Spróbuję to jeszcze raz zrobić. O, teraz się udało. A, tu mogę zrobić, dobra, dziury. Time się kończy, czyli czas. Tyk. No i właśnie, koniec czasu. Dobra, koniec gry. Koniec gry. Było miło, ale się skończyło. Jednym słowem. No co? Co mogę powiedzieć? Fajna gierka. Trzeba by byłoby oczywiście w nią troszeczkę poćwiczyć. Ja swego czasu troszeczkę grałem w Lode Runnera. No oczywiście gra jak najbardziej podobna do niej. No i co? Jeśli ktoś lubi właśnie wspomnianą grę, no to Acid Runner jak najbardziej może sobie odpalić, no i spróbować oczywiście swoich sił w polskiej produkcji, a jak żeby inaczej, Polacy nie osuje, swój język mają, a właściwie gry. Także gorąco i serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, no i do zobaczenia. Cześć!